Księże profesorze, proszę powiedzieć, czy rzeczywiście w Polsce kobiety boją się przemocy w swoich rodzinach? No, trzeba powiedzieć, że oczywiście takie przypadki zdarzają się, ale po pierwsze zdarzają się przede wszystkim w konkubinatach, nie w związkach sakramentalnych, co pokazują ewidentne dane. Poza tym widać, że Polska pod tym względem jest najlepsza w Europie. Kiedy w Polsce 19% kobiet stwierdza, że doznało kiedyś przemocy, to w krajach najbardziej genderowych, jak Finlandia czy Francja, ponad 40%. Te badania statystyczne potwierdzają to, co można by oczekiwać z ogólnych rozważań kulturowych. Wiadomo, że sytuacja kobiet jest najlepsza w krajach kultury chrześcijańskiej. Chrześcijaństwo najwięcej zrobiło dla kobiet, a Polska jako kraj szczególnie chrześcijański też ma w sobie szczególnie wielki szacunek dla kobiet. Dlatego przemoc wobec kobiet w Polsce jest najmniejsza. Dlatego też to właśnie kraje Zachodu, te kraje genderowe, zepsute przez gender, powinny się uczyć od Polski, od Polaków, jak się szanuje kobiety. To też widać w obrębie samej Polski, że rejony o największej religijności charakteryzują się też największym szacunkiem dla kobiet, największą stabilnością rodzin, najlepszym wychowaniem dzieci, najlepszym zdrowiem psychicznym dzieci. To są owoce chrześcijaństwa, to jest ewidentne. Natomiast ta konwencja przemocowa to jest kolejna wielka manipulacja lewacko-ateistyczna. Właściwie ja tym zajmuję się od 10 lat, ale wcześniej też filozofią ateistyczną. I na tej podstawie mogę powiedzieć, że jeżeli lewacy, ateiści coś robią, to trzeba być bardzo ostrożnym. Trzeba podejrzewać, że tu będzie coś złego, jakieś kłamstwo, manipulacja. I to jest właśnie kolejna lewacka utopia. Gender to jest kolejna lewacka utopia. I trzeba być z tym ostrożnym na podstawie doświadczenia historii. Wiemy, że utopie, którymi żyli Lenin, Mao Tse-tung, Pol Pot, doprowadziły do największych nieszczęść w dziejach. Utopie, czyli systemy myślenia filozoficzne, które tak naprawdę z rzeczywistością straciły kontakt. Tak, rozchodzą się z rzeczywistością, tak jak ateizm fundamentalnie rozchodzi się z rzeczywistością, rzucając Boga. To jest fundamentalny błąd, który musi powodować następne błędy. Dlatego teraz państwo najbardziej ateistyczne w świecie, Korea Północna, jest krajem najbardziej piekielnym, największego cierpienia, nieszczęścia ludzi, też krajem najbiedniejszym w Azji. Pamiętajmy, do czego prowadzi lewacki ateizm, do największych nieszczęść i zbrodni, a ta konwencja jest dziełem genderystów. A gender, tak w największym skrócie, można powiedzieć, że to jest teoria ateistów w dużym stopniu, dla których seks stał się Bogiem. Tak to można w skrócie największym wyjaśnić. Narzędzie manipulacji, można to nazwać. Oczywiście. Przecież zauważmy w tej konwencji, w artykule 12, w zasadach ogólnych, czytamy: strony podejmą działania niezbędne do promowania zmian wzorców społecznych i kulturowych dotyczących zachowania kobiet i mężczyzn w celu wykorzenienia tradycji oraz praktyk opartych na stereotypowym modelu roli kobiet i mężczyzn. Właśnie to jest to, o co chodzi w tej konwencji. Sprawa kobiet jest tylko przykrywką, to jest właśnie ta gigantyczna manipulacja, kłamstwo genderystów, to jest przykrywka dla celów strategicznych, dla rewolucji społecznej. Bo zauważmy, ta konwencja zobowiązuje polskie państwo do szerzenia ideologii, do wykorzenienia stereotypowego modelu roli kobiet i mężczyzn, czyli stereotypowego modelu małżeństwa i rodziny. Chrześcijańskiego modelu. Czyli chrześcijańskiego. Czyli państwo polskie, przyjmując tę konwencję, zobowiązuje się, że będzie walczyć z chrześcijaństwem. To, co robiła wcześniej Moskwa, która chciała wykorzenić chrześcijaństwo, komuniści z Moskwy, to teraz polscy politycy w istocie zobowiązują się, że będą wykorzeniać chrześcijaństwo, ponieważ będą wykorzeniać stereotypowy obraz małżeństwa i rodziny, który w Polsce jest chrześcijański. A właśnie to pojmowanie małżeństwa i rodziny należy do istoty chrześcijaństwa. Małżeństwo, rodzina jest najwspanialszym projektem, pomysłem Boga. To jest najświętsze miejsce, bo miejsce największej miłości ludzkiej. Miłości, z której rodzi się nowe życie, więc ktoś największy, osoba. Małżeństwo i rodzina jest miejscem świętym, bo to jest miejsce miłości, miejsca powstawania nowej osoby, tworzenia nowej osoby. Dlatego rodzina, małżeństwo powinno być otoczone najwyższym szacunkiem, czcią, powinna być najbardziej chroniona, bo tu dzieją się rzeczy najświętsze. Natomiast państwo polskie, podpisując tę konwencję, zobowiązuje się do niszczenia
małżeństwa i rodziny. No to tak, to tak jakby powiedzieć, konwencja, walcząc z przemocą, stara się zniszczyć chrześcijański model rodziny, czyli tak naprawdę no można by to porównać do tego, gasimy pożar lasu, używając benzyny. No właśnie, zresztą trzeba zauważyć, że w ten sposób konwencja w istocie wprowadza nową straszną przemoc wobec kobiet, ponieważ walcząc z chrześcijaństwem, w istocie walczy z zdecydowaną większością kobiet. Polskie kobiety w ponad 90% są chrześcijankami. Chcą żyć w chrześcijańskim modelu małżeństwa i rodziny. Chcą, żeby ich mężowie byli wierni, żeby rodzina była stabilna. Natomiast państwo polskie ma to niszczyć. Do istoty gender należy seks deprawacja dzieci, no bo jednym z aksjomatów gender jest dążenie do totalnego rozpasania seksualnego. Tego właśnie genderyści chcą uczyć dzieci. I polskie kobiety chrześcijanki, a jest ponad 90% w Polsce, nie chcą, żeby ich dzieci były demoralizowane, seksualizowane. Nie chcą, żeby niszczono małżeństwo i rodzinę. A właśnie to chcą genderyści i do tego zobowiązuje się państwo polskie, czyli w istocie dostosowania przemocy wobec kobiet, bo wykorzenanie chrześcijaństwa, walka z chrześcijaństwem jest przemocą wobec całego społeczeństwa, także wobec kobiet. Tutaj widzimy, jakie są pokłady manipulacji, zakłamania. Na przykład u pana doktora habilitowanego Jacka Kochanowskiego w podręczniku Queer Studies, podręcznik kursu, czytamy: polityka wiążąca się z wiedzą wypracowaną w ramach Queer Studies, a to jest taka istota gender, umożliwia osiągnięcie celu strategicznego, dekonstrukcję i destabilizację kategorii płci i seksualności, czyli destabilizację małżeństwa i rodziny. A co za tym idzie, destrukcję opartego na tych kategoriach systemu stratyfikacji społecznej. Dodaje, nie istnieje nic takiego jak stabilna płeć czy stabilna seksualność. Są tylko normatywne kategorie przemocy. To jest istota genderyzmu. Dla genderystów rodzina, małżeństwo to są formy przemocy, które trzeba odrzucić. Do istoty genderyzmu należy walka z rodziną i małżeństwem, ponieważ genderyści chcą totalnej swobody seksualnej, a zasady małżeństwa i rodziny ich tym ograniczają. Dlatego oni chcą destabilizować rodzinę, to wyraźnie o tym pisze pani Judith Butler, to jest program genderystów, a Butler to jest taki Karl Marx genderyzmu. Po co? Po to, żeby wszelkie zachowania seksualne były dopuszczalne, żeby były równie dobre jak małżeństwo albo nawet wyższe. Ale po co? No, po co ta swoboda? Po to, żeby mogli żyć jak maniacy seksualni. Pani Judith Butler pisze, co jest głównym celem jej życia. Maksymalizacja przyjemności seksualnej. To jest, no sama mówi, sama przyznaje się, że jest maniaczką seksualną. Dla niej w życiu najważniejszy jest seks. Dla tych ludzi, no właśnie mówimy, wszystko kojarzy się z jednym. Pani Butler to jest ateistka, dla której seks stał się Bogiem. A ona jest właśnie najważniejszym przedstawicielem genderyzmu. I właśnie zniszczenie wszelkich norm, twierdzenie, że wszelkie normy w dziedzinie seksualnej są wytworem kulturowym, są niezwiązane z biologią, właśnie temu służy. Żeby można je unicestwić, a na ich miejsce wprowadzić totalny chaos seksualny. Żeby można było w seksie wszystko. Do tego zmierzają genderyści. I wprowadzenie tej ustawy temu służy. Ono, tej konwencji, ono zobowiązuje państwo polskie do walki z chrześcijaństwem. Więc no, musimy sobie zdawać sprawę, o co tutaj chodzi. Ledwo uporaliśmy się z jedną utopią lewacką, z komunizmem, który odszedł tak bardzo skompromitowany jak system zbrodniczy. Moskwa narzucała nam komunizm, a teraz Bruksela narzuca nam genderyzm. Jedno i drugie to są straszne lewackie utopie. To jest straszna przemoc wobec ludzi. Dlatego trzeba się z tym zdecydowanie przeciwstawić. Jutro Senat zajmuje się tą sprawą. Jutro na posiedzeniu plenarnym senatorowie będą zajmować się ustawą, która upoważnia prezydenta do przyjęcia do polskiego porządku prawnego konwencji przemocowej. No i pytanie zasadnicze. Czy parlamentarzyści mają wiedzę, tak naprawdę tą wiedzę, o której tu dzisiaj rozmawiamy? Czy wiedzą, że ta konwencja, jeśli chodzi o przemoc w polskim prawie, właściwie nie ma znaczenia, bo polskie prawo bardzo dobrze reguluje te kwestie. No, przypuszczam, że tej wiedzy nie mają, ponieważ w dużym stopniu karmią się dominującymi mediami, które są tubami genderyzmu. Ludzie, którzy wierzą dominującym mediom, no, są podobnie mądrzy jak ludzie, którzy wierzyli wcześniej Trybunie Ludu czy Moskiewskiej Prawdzie. Przecież doskonale wiemy, że pod względem prawnym ta konwencja niczego nie wnosi. Niedawno, jak pytałem tydzień temu pani Olejnik, panią marszałek Nowicką, czy może wymienić chociaż
jedno przestępstwo, przed którym polskie prawo nie chroni kobiet, nie potrafiła wymienić. Mówiła zamiast o tym, że będzie nowy system ochrony, ale ten system już istnieje. Tutaj mam przykład. Na przykład taka broszurka. W samym Krakowie mamy tutaj kilkanaście adresów, gdzie mogą się zwrócić osoby przeżywające przemoc ze strony najbliższych. W jednym mieście. Tutaj mamy kartę praw osoby dotkniętej przemocą w rodzinie. To jest poradnik, jak ma się zachowywać w takiej sytuacji. I wybór adresów w całej Polsce, gdzie może się zwrócić. Tutaj mamy żółtą kartę. To jest tak właśnie jak na boisku piłkarskim. To jest ostrzeżenie dla osoby, która stosuje przemoc. Niekoniecznie w rodzinie, w jakichkolwiek relacjach ludzkich. Jak ma postępować i co jej grozi? Na przykład artykuł numer 207 kodeksu karnego stwierdza, że za jakąkolwiek przemoc wobec bliskiej osoby grozi więzienie od 3 miesięcy do 5 lat. To wszystko już jest w polskim prawie. Tutaj mamy kartę informacyjną dla osoby stosującej przemoc w rodzinie, bo właśnie żeby pomóc rodzinie chodzi o edukację osoby stosującej przemoc. Też mnóstwo adresów, gdzie można się zwrócić na terapię. Przy czym przemoc w rodzinie stosują no przede wszystkim alkoholicy, czyli ludzie, którzy stracili kontrolę nad sobą. To warto podkreślić, że my nie rozmawiamy tutaj o przemocy w rodzinie. My rozmawiamy tak naprawdę o przemocy w relacjach patologicznych. Oczywiście przemoc ustępuje w relacjach ludzi, którzy jakoś zniszczyli swoją osobowość, szczególnie przez alkoholizm, narkotyki i tak dalej. Ale właśnie o tym konwencja nie wspomina. Konwencja mówi, że źródłem przemocy są stereotypy. Czyli co? Chrześcijaństwo. Chrześcijaństwo to najwięcej. Tylko chrześcijaństwo. Tak, więc to jest wyraźnie wymierzone w chrześcijaństwo, bo to jest program ateistyczny, lewacki. Jeszcze tutaj, żeby no, powiedzieć o prawie, które chroni ludzi w Polsce. Na przykład tutaj mam wytyczne prokuratora generalnego z 18 grudnia 2013 roku dotyczące zasad postępowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. To też te wytyczne. Tak. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Tutaj procedura niebieskiej karty w oświacie. Krok po kroku wyjaśnione, jak postępować z dziećmi, które są dotknięte przemocą, jak im pomagać. Tutaj rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 roku w sprawie procedury niebieskiej karty oraz wzoru formularzy niebieska karta. Tutaj praktyczny podręcznik dla policjantów, szacowanie ryzyka związanego z indywidualnymi przypadkami przemocy w rodzinie. To jest tylko część dokumentów, regulacji prawnych, które mamy w Polsce i które już chronią rodzinę. To jest cały system. Nie tylko mamy znakomite prawo, ale też znakomity system ochrony osób dotykanych przemocą. I ta konwencja niczego tu nie zmienia, niczego nie wnosi. Więc o co chodzi? A właśnie pod płaszczykiem walki z przemocą chodzi o promowanie gender, o walkę z rodziną, małżeństwem, z chrześcijaństwem. Więc ja się tu nie zgodzę, że ta konwencja niczego nie zmienia. Powiem szczerze, że mam wrażenie, nie wiem czy ksiądz profesor z tym się zgodzi, że dzięki tej konwencji rozszerza się taka możliwość pojmowania przemocy właśnie w różnych sytuacjach, gdzie z przemocą nie mamy do czynienia w rodzinie. I być może będą takie sytuacje coraz częstsze, że pod pretekstem tej przemocy rozbijane będą chrześcijańskie rodziny. Oczywiście, no trzeba pamiętać, jeżeli do czegoś zabierają się lewacy ateiści, trzeba się liczyć z manipulacją i kłamstwem. Tutaj w tej konwencji te stereotypy nie są zdefiniowane. To kto będzie decydował, co jest niewłaściwym stereotypem? Urzędnicy? I jak będzie wyglądać walka z tym? Reedukacja? Przecież mieliśmy 2 lata temu projekt ustawy w Sejmie, który miał karać za myśl o zbrodnie wobec homoseksualizmu. Na przykład taką zbrodnią byłoby stwierdzenie, że dla dziecka najlepsze jest wychowanie w rodzinie, w małżeństwie, gdzie jest matka i ojciec. To w myśl tej ustawy byłoby obraźliwe dla związków gejowskich. I za coś takiego można by być karanym nawet więzieniem. No ale ponad 90% Polaków uważa, że małżeństwo kobiety i mężczyzny jest najlepszym miejscem dla dziecka, lepszym niż związek gejowski. Czyli ponad 90% Polaków popełnia myśl o zbrodnie. Czyli myśl o zbrodnie. Tak jest. Czyli trzeba by właściwie wszystkich zamknąć do więzienia. No to co? Homolobby będzie chciało budować obozy koncentracyjne dla 90% Polaków? No do jakich absurdów tutaj dochodzimy? Znaczy przestępstwa z kategorii
myśl jest zbrodnią, już mieliśmy na naszym terenie. No właśnie, cechuje totalitaryzm. Tak, totalitaryzm. Po prostu zauważmy, że ta konwencja rości sobie prawa o decydowanie o sumieniu, przekonanie, wierze całego społeczeństwa. Niejako ta konwencja nakazuje porzucenie chrześcijaństwa. Bo chrześcijańska koncepcja małżeństwa i rodziny jest nie do pogodzenia z genderową rozpustą. To jest ogień i woda, to jest absolutnie sprzeczne. Ktoś, kto przyjmuje gender, musi odrzucić chrześcijaństwo. Znaczy, że senatorowie, głosując na tą sprawą w Senacie, będą musieli wybrać, czy stoją po stronie wartości chrześcijańskich, czy stoją po stronie konwencji, bo tych dwóch światów nie da się pogodzić. Oczywiście, no, muszą wybrać, czy są za chrześcijaństwem, za kościołem, czy chcą iść za kolejną lewacką utopią, za onomarksizmem. Gender w istocie jest mutacją marksizmu. To jest neomarksizm. Zresztą widać, że ci ludzie, którzy wczoraj jeszcze głosili marksizm, dzisiaj głoszą genderyzm. Że duchowa, nieraz nawet fizyczne dzieci marksistów dzisiaj głoszą genderyzm. Że ci, którzy najbardziej popierają genderyzm, to są też zarazem walczący ateiści. Więc jaki to jest też policzek dla narodu polskiego, dla polskiej tradycji. Przecież wiemy, że właśnie wiara chrześcijańska, Kościół w dużym stopniu ocaliły polskość. Było azylem Polski w czasach totalitaryzmu komunistycznego. I teraz co? Zwyciężywszy totalitaryzm komunistyczny, mamy na drodze wolnego głosowania przyjąć nowy totalitaryzm. Ta ideologia ma jak najbardziej cechy totalitarne. Oni chcą objąć wszystko, decydować o wszystkim. Oni chcą decydować o rzeczach najważniejszych, najświętszych, jak tworzy się małżeństwa, rodziny, jak się wychowuje dzieci. No to jest wybór między totalitaryzmem a wolnością, między chrześcijaństwem i antychrześcijaństwem. Ksiądz profesor powiedział, że w konwencji nie ma sprecyzowanych stereotypów. Mówi się o tym, że konwencja walczy ze stereotypami, które tradycyjnego pojmowania rodziny, które są źródłem przemocy, ale nie ma tej definicji. Nie wiemy tak naprawdę na gruncie konwencji, co jest stereotypem, a co nie. A czy w innych krajach, gdzie ta konwencja już może funkcjonuje, te stereotypy są już określane w jakiś sposób? Właśnie tutaj to jest specjalnie niedoprecyzowane, bo wiadomo, że to chodzi głównie o walkę z chrześcijaństwem. Dla genderystów wygodniej jest pozostawać w takim niedookreśleniu, rozmyciu, ponieważ gdyby powiedzieli wprost, że walczą z chrześcijaństwem, musieliby się liczyć z większym oporem. A w istocie walczą z nim, ale mówią, że to są stereotypy. A przecież stereotypy są chrześcijańskie. No właśnie, w istocie walczą z chrześcijaństwem. Warto tu przypomnieć naszym telewizjom, że ta konwencja funkcjonuje w Europie. Właśnie. Przede wszystkim w chrześcijańskiej Europie. Tak jest. I no, mamy przykłady, jak to funkcjonuje. Do jakiego prześladowania prowadzi wprowadzenie genderyzmu do prawa państwowego. Na przykład naszych sąsiadów, u Niemców, jeżeli rodzice nie chcą posłać dzieci na lekcje seksdeprawacji, a no jest standardem już w Niemczech, że małe dzieci uczy się czynności seksualnych, kilkuletnie dzieci, że 10-12-letnie dzieci są wprowadzane w praktyki seksualne, także homoseksualne. I jeżeli rodzice nie zgadzają się na to, nie chcą wysłać dzieci na takie lekcje, zostają aresztowani i idą do więzienia. A dziecko jest przymusowo doprowadzone na takie lekcje. Takie przykłady są? Oczywiście, to są fakty. I na przykład dziecko jest na miesiąc zabierane do domu dziecka, a ojciec do więzienia. Jak ojciec wychodzi z więzienia, to jeszcze ma zapłacić kilka tysięcy euro za pobyt dziecka w domu dziecka. Czyli to są cechy państwa totalitarnego. Państwo traktuje dzieci jak swoją własność. I to chce się wprowadzić w Polsce. A przecież nasza konstytucja gwarantuje prawo rodziców do wychowania dzieci według swoich przekonań. Nie można dzieci izraelskie zmuszać do przyjmowania chrześcijaństwa. Natomiast no, czymś podobnym jest zmuszać chrześcijan do przyjmowania genderyzmu. Genderyzm jest utopią ateistyczną, jest teorią głoszącą totalne rozpasanie seksualne, które jest zupełnie nie do pogodzenia z chrześcijaństwem. Czyli w istocie ta konwencja promuje przemoc, wprowadza przemoc przeciwko ludziom, którzy nie zgadzają się z genderyzmem. Ta konwencja nakazuje przemocą narzucać utopię genderową. Wbrew rozumowi, wbrew chrześcijaństwu. Księże profesorze, dziękujemy za udział w programie.
Dziękuję bardzo. Ksiądz profesor Dariusz Oko, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, Wydział Filozoficzny. Dziękujemy jeszcze raz. Tylko może jeszcze, żeby nie kończyć tak pesymistycznie, jednak trzeba dodać, że nie traćmy ducha, bo z Panem Bogiem jeszcze nikt nigdy nie wygrał. I historia jest tego najlepszym dowodem. Tak jest. Żydaryści też nie wygrają. I no, według oczywistych danych Biblii, nauczania Kościoła, sam Pan Bóg jest homofobem, potępia działania homoseksualne, czyli według standardów genderystów Bóg jest właśnie homofobem, czyli jesteśmy w dobrym towarzystwie i po właściwej stronie.